za nami 80 pasjonatów i kolekcjonerów wszelkiej maści. My idziemy sprawdzić, kto z naszych bohaterów jest tutaj. Będziemy się mogli przywitać i zobaczyć, co u niego słychać. Zapraszamy. Marcin Banasik, kręciliśmy o panu film jakieś 3 lata temu. Tak? No, no, no. Właśnie jesteśmy dzisiaj, bo tu jest dużo ludzi, z którymi żeśmy też. Ja bym chciał, żeby pan jeszcze przyjął do mnie kiedyś. No koniecznie musimy. Są jakieś nowe samochody, czy co? No, na przykład ten. A to już był, jak żeśmy byli. Nie był, ale teraz jest już ten. Tylko zrobiony jest już do końca, no, no, no. Inaczej. Super wygląda, no. Idziemy do środka trochę. Bardzo mi miło, że pan mi to... Fajnie mi, bo ponad 50 tysięcy ma. Tak, bardzo ładnie wyszło, no, 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 no. I ludziom się podoba i super. I oby więcej takich ten. Idziemy do środka, jeszcze wrócimy. Panie, po ile te statki? Nie mogę. No jesteś, super. No jest różowy. Godzinę temu przyjechał właśnie o 11, przywiózł pan Ryszard. Tak? Z Łodzi z rodziną przyjechał specjalnie. Aha. Właśnie przywiózł dla różowej, a dla mnie 12 mostów. Aha, o kurde, to nowe nabytki. Nowe dwa przyjechał. No, ale zajmujesz dużo miejsca, kurde, no, porządna tak, wystawa. To duże. Te 400 tylko zostało tych małych w domu. No widzę, nie? Widzę, widzę. Tych no i jak, zainteresowanie duże? Już nie było, to już nie ma. Już kasę, głos, chętnych jest mnóstwo do pytania, skąd, jak, gdzie i pytają, gdzie zobaczyć. No, smacznego i dzień dobry! Jest i pan Janusz, jest. Kolekcjoner głośników największej biblioteki muzycznej w Polsce. Super! Zapewnia pan tu muzykę? Dzisiaj? Chyba tak. No, kurde, dzień dobry Tomek. Przyjechaliśmy specjalnie, żeby się spotkać z tobą, słuchaj. No, troszkę urosło, nie? No właśnie widzę. Całą ścianę zdjąłeś i przyniosłeś no, tutaj? Ci, w tym pokoju już nie mam miejsca, nie? Naprawdę już nie mam miejsca. Żona tutaj do pomocy. Marcin, bo myśmy się nie poznali chyba, jak byliśmy u Tomka, no. Super. Kolekcja się rozrosła. Troszkę już tego jest. Tak? Tu widzę coś rozpakowanego, można zapalić. Oczywiście. I co? Jak no. Tutaj ci się podoba? Bardzo. Obiecam, że no, no wiesz, my pierwszy raz jesteśmy. Mieście. Odbywa się 10. festiwal ludzi pozytywnie zakręconych. Kolekcjonerzy, jubileuszowy. Ludzie z pasją, tak, jubileuszowy. Od 2003 roku do dziś 10. edycja.